Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy wszystkim osobom, które poszły dzisiaj do wyborów i oddały głos w drugiej turze, bez względu na to, na którego kandydata wskazywały. Miło nam jest poinformować, że to Waszą decyzją. Najprawdopodobniej to właśnie ja zostanę w przyszłej kadencji burmistrzem miasta i gminy Niemcza. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Za moimi plecami wyjątkowa ekipa. To dzięki tym ludziom zmienimy już najprawdopodobniej pewnie 7 maja, bo tak jest planowany pierwszy termin sesji, gminę na nową. Otworzymy nowy rozdział, w którym królować będzie dialog, szacunek i współpraca. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Wam pięknie za to, że głosowaliście, że nam zaufaliście, a ja obiecuję ze swojej strony, że razem z tymi osobami, które stoją za moimi plecami, tymi fantastycznymi ludźmi, Was nie zawiedziemy i zrobimy wszystko, aby gmina Niemcza dalej kwitła i rozwijała się w jeszcze szybszym tempie niż dotychczas. Dziękujemy Wam ślicznie. Czy ten wynik wyborczy Pana zaskoczył? Wie Pan co, uważam Panie Redaktorze, że ten wynik to jest tylko potwierdzenie tego, że mieszkańcy potrzebowali spokoju, potrzebowali dialogu, potrzebowali szacunku i współpracy, chcieli skończyć z hejtem, nienawiścią i z kampanią taką, którą obserwowaliśmy podczas ostatnich 2 tygodni. To tylko potwierdzenie na to, że Niemczanie są rozsądnymi ludźmi, którzy chcą dbać o swoje miasto, nie patrzeć na barwy polityczne, tylko patrzeć na to, aby w tym mieście panował spokój, szacunek i wzajemna współpraca. Sukcesem było to, że połączyliście siły z panem Osiemowiczem. Sukcesem było to, że Niemczanie przejrzeli na oczy, że powiedzieli dość hejtowi, burzymy mury nienawiści, a budujemy mosty do współpracy i zgody. Oczywiście koalicja, którą zawarliśmy z panem Andrzejem Osipowiczem, tylko utwierdziła mieszkańców w przekonaniu, że czas na zmiany, czas na dialog, szacunek i współpracę. Czy będzie pan mieszkał w Niemczech? Wie Pan co, ja z wielką przyjemnością zamieszkam w Niemczech, ponieważ Niemcza to cudowna gmina. Miło mi jest, że przez ten czas kampanii otrzymałem wiele ofert. Ja nie mówię o matrymonialnych i to jest oczywiście pół żartem, pół serio. Mówię o tych ofertach, które spływały dotyczące zamieszkania. Tak, gmina Niemcza jest miejscem, w którym powinien zamieszkać każdy chętny do tego, aby żyć w tym mieście, aby płacić tu podatki. Ja nie wykluczam, że jutro, pojutrze czy za tydzień przeprowadzę się do gminy Niemcza, bo na pewno jest to miejsce, w którym warto związać swoją przyszłość. Jakie będą Pana pierwsze decyzje? Co Pan planuje w pierwszym miesiącu? To, co obiecaliśmy wspólnie z Andrzejem Osipowiczem, co było wspólne w naszych programach wyborczych, czyli na pewno weryfikacja rozkładu jazdy oraz przystanków autobusowych, czyli lokalizacji tych przystanków. Na pewno wzmocnienie bezpieczeństwa związanego z turystyką, z bezpieczeństwem mieszkańców, rodzin. To na pewno oświetlenia, to na pewno remonty poboczy i dróg, czyli te rzeczy, które możemy zrobić tu i teraz. Tych planów mamy bardzo wiele, te programy są bardzo rozbudowane, więc tylko potrzebujemy chwili czasu, aby móc wdrożyć to w życie. Wrócicie do mocniejszych relacji z innymi samorządowcami? To jest podstawa funkcjonowania każdej gminy. Nie wyobrażam sobie, żeby gmina Niemcza nie dołączyła czynnie i praktycznie do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, żeby nie współpracowała z sąsiadami, z miastami partnerskimi, z województwem, z administracją rządową. To jest podstawa funkcjonowania każdej gminy i mogę Państwa zapewnić, że na pewno od momentu, kiedy otrzymam już oficjalnie zaprzysiężenie, pierwszą moją decyzją będzie wykonanie telefonów do wszystkich decydentów, umówienie się na spotkanie i ścisła współpraca z tymi osobami. Czy ma Pan taką wewnętrzną satysfakcję i dumę z tego, co się wydarzyło? Wie Pan co, największą moją satysfakcją jest to, że ludzie, którzy na nas postawili dzisiaj mogą z uniesioną głową powiedzieć, tak wygraliśmy. Tu nie chodzi o satysfakcję osobistą, tu chodzi o satysfakcję wielu osób. Niemcza pokazała, że chce zmian, a my z Andrzejem Osipowiczem i nasza koalicja oraz koalicja naszych radnych, 10 z 15 radnych w Radzie Miejskiej jest potwierdzeniem tego, że możemy robić dobre rzeczy dla Niemczy przez najbliższe 5, a daj Boże 10 lat. Czyli Niemczech nas będzie uśmiechnięta z nowym wizerunkiem. No jak Pan widzi po mojej minie i po minie tych wszystkich ludzi, oczywiście tak, to gwarantujemy tu i teraz. Dzięki. Jesteście fantastyczni. Dziękuję.